dobry. Jesteśmy w Krzemienicy pod Łańcutem w gościnie u pani Jolanty Frączek, u pani, która jest córką wielkiego artysty Franciszka Frączka, rodem z Żołyni. Słońce sława Żołyni. Chciałem porozmawiać z panią dzisiaj o pani tacie, nie tylko jako o artyście malarzu, ale chcę też zapytać o tą całą twórczość, która nie była malarstwem, a której było bardzo dużo i która na tamten czas, kiedy jeszcze to słowo happening albo instalacja nie artystyczna nie funkcjonowała, bo to było bardzo, bardzo dawno temu, to on już takie realizacje i takie działania podejmował. Także bardzo proszę, żeby nas pani trochę wprowadziła w tamten magiczny świat. Chronologicznie opowiem, jak to było, bo po wyrzuceniu z akademii wrócił do Żołyni, do rodzinnej miejscowości. No i tam chciał się, bo to był młody człowiek, chciał się realizować. Kto powiedział, że tak trochę liznął tego wielkiego świata, tego Krakowa, więc jak wrócił na tą wieś, to mu się tam wszystko nie podobało. Więc zaczynał tam meliorować, bo to były takie podmokłe trochę dość tereny, melioracją się zajmować. Chciał trochę tego miasta wprowadzić, więc stworzył teatr w Żołyni, taki zespół teatralny. I robił scenografię do tych przedstawień. I tam zebrał te dziewczyny takie, te wiejskie, które były aktorkami. I sztuki teatralne wystawiali i jeździli po wsiach, po tych domach ludowych i przedstawiali to. A on to reżyserował? A on to reżyserował, robił scenografię. Dekoracje? Tak, od wszystkiego. Ale grał także? I grał na skrzypce, grał oczywiście, był właśnie w orkiestrze. Jedną z tych właśnie takich tych działań to była przedstawienie Szopki Noworocznej, oczywiście Szopki Krakowskiej, którą też Szopka, spektakl trwał pół godziny. Była to dużych rozmiarów ta Szopka, właśnie z całym zespołem muzycznym, z kukiełkami, czyli z tymi lalkami, które sam wyrzeźbił, znaczy on sam nie rzeźbił tego, taki kolega rzeźbiarz rzeźbił to, ale on to wszystko zaprojektował. I zrobili tą Szopkę, nawet się tam szczycili tym, że jeden spektakl przedstawili Potockiemu, hrabiemu w Łańcucie w zamku. Bo to były lata jeszcze przedwojenne, tak, przedwojenne, 30. Na te 30, tak. To tata miał wtedy lat? 20? No, kilka. Tak. 908, w 36 roku. Tak. Czyli młody człowiek przed wojną prowadzi teatr, tak? Prowadzi teatr, tak. Robi dekoracje, ale też muzykuje na skrzypce, na flecie. I tak samo no, musiał gdzieś zarobkować, więc mieli ten zespół, więc grali po weselach, żeby zarobić. Rozumiem. Na życie, tak. Nie tylko być na utrzymaniu ojca, to wtedy też grał po weselach na skrzypcach. Zajmował się też pszczelarstwem, był pszczelarzem takim, można powiedzieć, nawet zawodowym, bo jak wybuchła wojna i Niemcy przyszli, to bardzo się z szacunkiem do pszczelarzy odnosili. Także nie zabraniali tego absolutnie i nawet to szanowali, że ktoś się zajmuje tym. Także miał plus. Niemcy praktyczny naród, pragmatyczny. Tak. Więc miał swoją pasiekę, nawet wóz taki specjalnie skonstruowany do tego, gdzie przewozili te ule na różne miejsca, te miododajne. Co jeszcze? Uczył kobiety młode tkać na krosnach, bo tam Żołynia, to pola, te takie piaski, tam len sadzono. Tak, len, tak. Tak, to nawet on to zilustrował całe to, jak to z lnem było. Czyli powiedzmy te wszystkie etapy produkcji. A to też w Rakszawie, gdzie z kolei z wełny, tak? To wełna to innego. A to ja widziałem jeszcze ten cykl o wełnie, a tego nie, o lnie nie widziałem. A to jest oddzielnie, jest jak powstawała tkanina lniana. Tam to bielenie tego lnu, moczenie i tak dalej. I potem tkanie. I te chusty, bo to drukowały potem takie te chustki na głowę, czy tam chustki za odziewki, to były potem no, płótno lniane jak płótno. Trzeba go było jakoś zdobyć, więc on się zajmował tym, drukował, miał takie stemple zrobione z polana na drewnie i drukował te
wzory na tych chustkach. Na płótnianianym, na tak? Na płótnianianym. A wzory projektował sam i sam te stemple tak, wyczytał? Sam te stemple wyczytał, tak. Rozumiem. I to było w czasach już wojennych. A to już było też, no to było to wcześniej, ale w czasach wojennych, no to było jednym z zarobkowania. Czyli umiał przełożyć ten dar artystyczny na pieniążki. Swoje no, zdolności na rozumiem. Praktyczne sprawy. Rozumiem. W czasie wojny też, no to już mówię, że nam produkował mydło. Z odpadów jakichś tam z uboju. No to, to co było potrzebne w czasie wojny, żeby przeżyć. Co jeszcze? Jeśli chodzi o, no później już, po wojnie. No to zarobkował, pracował niedługi czas w fabryce w Rakszawie, w fabryce włókienniczej. Jako projektant. Jako projektant, jako nauczyciel rysunku, bo była szkoła włókiennicza, gdzie uczono tam do zawodu. Tak. Więc w tej szkole... Ogromna szkoła. Ja wczoraj rozmawiałem z panem dyrektorem i on wspomina, że tam w samym internacie było 450 osób i na kwaterach dzieżło ludzi. Tak. A nawet około 1000 uczniów. Tysiąc, parę tysięcy ludzi zakład zatrudniał. Bo to po wojnie jeszcze bardzo długo była ta szkoła tak, bo włókiennicza. To włókiennicza, tak. Tam wełna w Rakszawie, tak, przędza ta wełniana, no, Sowczej tak wełny. To była druga fabryka po Bielsku Białym. Rozumiem. Która niestety unicestwiono ją po wojnie już w czasach socjalistycznych, bo to był park maszynowy, który był zakupiony przed wojną. Był przystosowany do wełny australijskich, do australijskich merynosów. Tak. Mhm. A u nas za komuny już nie było pieniędzy na te na wełnę australijską i bawełnę taką byle jaką sprowadzano ze Związku Radzieckiego i zniszczyli całe te maszyny. To wszystko potem, bo to przyjeżdżali konserwować te maszyny, a potem jak zobaczyli na czym to robią, to umyli ręce, powiedzieli, że... No i tam właśnie w tej szkole znalazłem 3 z 5 takich dużych obrazów, gdzie tata w takim stylu no, komiksowym, ale można powiedzieć, bo to były lata 50. w takim socrealistycznym zilustrował ten proces technologiczny tego prania, czesania, farbowania tej wełny. Bo tam był nauczycielem rysunku i projektantem wzorów, ale to jak już rozmawialiśmy, to było różnie z tymi wzorami, bo nikt nie miareczkował tych kolorów, tyle czerwonego, tyle zielonego, tylko pół wiadra tego i na końcu wychodziło, jak wychodziło wszystko mniej więcej w szaro-burych kolorach. No a tata chciał, żeby to było barwne, żeby to było barwne, żeby to miało wygląd. No tam ciągle miał styczność z tymi farbiarzami. Ja oceniam go tak, jako taką postać mocno renesansową, taki człowiek renesansu, czyli który parał się wszystkim, i też wszystko potrafił zamienić w sztukę, prawda? No tak. Na każdym kroku. No i na przykład ta historia z tą waszą choinką tutaj, to już jest sztuka typowo taka happening, instalacja artystyczna. No tak, to jest bardzo ciekawe. To choinka, no wiadomo, że no w okresie bożonarodzeniowym przyszła choinka z Niemiec do Polski. No i zaczęto w okresie bożonarodzeniowym stawać w domach, prawda, choinki. No, z bańkami, tam świecidełkami, świeczkami na początku, potem różnymi innymi świecidełkami. Ale ojciec postanowił zrobić inną choinkę. I źródeł szukał właśnie w słowiańszczyźnie i w ludowości. I ta jego choinka to nie była taką tą niemiecką choinką, tylko to była drzewem życia, bo to było na przełomie, prawda, dnia z nocą. I przedstawiała na takim metalowym stelażu, dużym, 3,5 metra miała, gałęzie z lasu przywożone, zmontowane i na tej choince zamiast właśnie baniek i świecidełek były postacie z ludowych legend albo jakiś właśnie z tych mitów ludowych, więc pod choinką był smok, który był uwiązany. Smok ten ziemny. Taki, który symbolizował zło, ale był uwiązany tak trochę na łańcuchu, tak? Na gałęziach były zamontowane postacie właśnie z różnych legend. Tam był taki zając, tam kulawa kaczka, para taka taneczna, był bocian, był taki dziad chyba, czy jakiś tam kolędnik, a na górze, na takich prętach były dwa ptaki,
takie z jarmarku, takie, nie wiem, tak, czy pan pamięta, na takich, się takie te kaczki takie klepiące z krewnianymi skrzydłami albo kręcące się. Te kaczki dwie były zamontowane i one były podłączone do tych silniczków, wszystko było na silniczkach od pralki, od odkurzacza i ta choinka żyła, bo ona się, te wszystkie postaci się obracały w kółko, a te kaczki machały tymi skrzydłami. To tak to symbolizuje. I, a na górze była gwiazda. Gwiazda, słońce. Która tak, ten cały smok symbolizował zło, no a ta gwiazda, no, dobro. Tą dobro, tą szczęśliwość. No a te kaczki to jako symbol tego żmija, tego smoka, tak, miały odstraszać. Tego niebiańskiego, tak, tego podniebnego smoka. A jeszcze na dodatek to wszystko było, podkład był muzyczny, gdzie z magnetofonu na piętrze przez głośniki wystawione na balkon roznosił się głos kolęd, ale nie kolęd takich katolickich, kościelnych, tylko to były takie przyśpiewki obrzędowe, tak, takie różne pieśni, przyśpiewki i albo jakieś takie piosenki na okoliczność właśnie tego świąt, tych Bożego Narodzenia. Rozumiem. Tutaj z regionu waszego? Tak, no ojciec jeździł motorem po różnych tam kobietach, po wsiach okolicznych i zbierał to, tak, miał taki magnetofon stary, nagrywał to wszystko i potem z tego taki szpulowy oczywiście. I potem właśnie to, no, ludzie się jak jeździli tutaj drogą, bo to przy drodze mieszkamy, tak, no to się zatrzymywali i patrzyli, co też tu za dziwa. Na tą choinkę właśnie. Tak, na tą bo to choinkę. Stało przed domem, to musicie państwo przed wiedzieć. Domem. Tak, no to wszystko było widać. I świeciło w nocy, bo ruszało gwiazda się, była kolorowa, śpiewało, tak, kręciło się. Mm. I śnieg padał jeszcze wtedy, tak, piękna taka sceneria, tak, no bajkowa taka. Tak. I w jakich to było latach? To były lata, no lata 80. Tak. No w ten taki mroczny dla Polski czas. No, pamiętam tak właśnie takie lata 83, 4, 5, tak gdzieś tak, w tych latach. No. No, zajmowało to bardzo dużo czasu, bo to no, byli angażowani, byli okoliczni sąsiedzi, te silniczki robił, ten co innego, to całą tą maszynerię, żeby to zgrać wszystko. Tak. Okna były podziurawione, te kable wychodziły. Ale jemu się chciało, prawda? Chciało mu się jeździć, nagrywać, no, chciało mu się to montować. Chciało mu się, no, a jeszcze w maju mieliście taką tradycję, prawda? A w maju to była stawiana majówka. To ona tak na pamiątki, jak to chłopcy stawiali dziewczynom, która się tam podobała, stawiali taką wiechę, to znaczy wiecha na takim wysokim narzędzi, taki wieniec z choinki i z wstążkami kolorowymi. No u nas się to nazywa maj. Na słupie. No, a u nas to majówka. No, tak samo tam. No, tak. Końcówka. I to w maju było stawiane, tak. Co robił jeszcze? No, to cały ten jego obrzęd z kołaczem. To też był taki happening. Chciał podkreślić, znaczy to głównie to się odbywało przy dużych uroczystościach, czyli przy otwarciu wystaw jakieś jego, ale na moim ślubie też był kołacz. Czyli jak były duże uroczystości, to musiał być kołacz. A kto to piekł ten kołacz? No mama. A mama piekła wszystko, tak? To cała rodzina była zaangażowana. Mama piekła. Bo pani też ten obrzęd, prawda? No tak, no ja potem miałam swoją rolę do odegrania. Mama piekła kołacz, piekłyśmy szyszki, bo dookoła ten kołacz przedstawiał ziemię. Aha. Na wiesz, w tym była wbity był drzewo, czyli w postaci drzewa obfitości. W postaci bukszpanu, gałąź bukszpanu, a na tym patyku był ptak. Czyli to symbolizowało legendę o powstaniu świata. Świata, tak. Tą wyspę, na której wyrosło drzewo. Na której wyrosło drzewo, do którego przyleciał ptak. Tak. Ale jeszcze, żeby nawiązać do ludowości, czyli do słowiańszczyzny, drugi to było, że z pierwszego zbioru zboża w społeczności słowiańskiej był pieczony chleb, czyli ten kołacz, i był dzielony między wszystkich tych współplemieńców. I nawet mówię, taki sobie ojciec wymyślił taką formułkę, to już sam od siebie, że jak właśnie wtedy zakładał swoją płótniankę, która była uszyta specjalnie, żeby podkreślić swoje pochodzenie chłopskie. I z jednej strony miał wyszyte rogate serce i z tym hasłem miłować i walczyć, tak, a z drugiej miał drzewo cedrowe jako jego taki ten taki psychiczny
Żywioł, symboliczny żywioł. No tak, tak. Cydr. Cedr. Cedr, tak. I wtedy zakładał tą płótniankę, no, brał nóż i kroił ten chleb, wypowiadając właśnie tą. Ci goście, no to była tak. Taka społeczność. No ja widziałem to z zachęty w Warszawie. Tak, no dzielę ciebie chlebie urzędowy, bądź tam jak byłeś w dawnych społecznościach, symbolem równości i sprawiedliwego podziału. No po czym oddawał mnie ten nóż i ja kroiłam dalej, no i tam na tace były rozkładane i częstowały się wszystkich obecnych tak. Wtedy. No to piękne powitanie. No tak, tak, to było takie. I takie szczodre dla każdego. I to no forma to, koła, prawda? Bo kołaś tak, to no musiał być okrągłe. No to było taka na dużej tortownicy, tak. Było pieczone takiej podwójnej, bo to było takie jak z dwóch dużych tortów. Tak. Rozumiem. No tacie się, no ja go tak postrzegam jako takiego człowieka renesansu. Jemu się bardzo chciało. On te legendy wszystkie z waszego regionu zebrał, no, zanim wyginęły, zanim przepadły. No właśnie, i zilustrował. Bo jeździł, zbierał te pieśni różne, ale też zbierał legendy regionu łańcuckiego, czyli tutaj, gdzie mieszkał. I do każdej, te legendy zostały wydane, ale zostały wydane w takiej wersji oryginalnej, nie, już nie literackiej, tylko on tam przytaczał słowa tych ludzi, którzy mu to opowiadali. Tak? Cytował. Tak, cytował, iż o, wtedy opowiadała mi taka i taka pani. I do każdej tej legendy zrobił ilustrację. Albo rysunkiem, czyli ołówkiem, albo akwarelą, albo pastelą, czy tam czymś. Była kolorowa, druga czarno-biała. No i to wszystko zostało wydane. Pierwszy raz to w Muzeum Łańcuch wydał, a potem już jak się rozeszło ten cały nakład, to wydaliśmy sami. No i piękne jest to wasze wydanie. No to drugie już jest takie, tak, no to tamto było tam na offsecie takie. Tak, tak, a ja fragmenty jeszcze tego pierwszego wydania znalazłem w innych książkach, gdzie ktoś to przepisał, jak gdyby, żeby. A tutaj taki gość z Łańcuta potem się posłużył, że tak powiem, tymi i napisał, zebrał też te legendy, tylko to nazwał Ditko z jakiegoś tam mostu. Tak, jest, z tym, że to jest napisane już tak literacko, literacko tak, inaczej. Tak. Ale to swego czasu było, nawet te legendy były jako taka literatura obok, uzupełniająca w szkole podstawowej z dziedzictwa kulturowego. Jest taki przedmiot dziedzictwo kulturowe. Tam tutaj, mam też jedną z tam z tych te legendy. Tutaj właśnie w naszym regionie. To muszę zapytać jeszcze o to, bo tata nie wstydził się tego, że był chłopem z pochodzenia, który no, można powiedzieć, że awansował społecznie przez to, że był artystą, prawda? I przez tą przemianę też ustrojową troszeczkę po wojnie, co się wydarzyło. No, a nawet był dumny z tego chłopskiego pochodzenia, że z ziemi, synem ziemi jest, tak? No, którą bardzo szanował tą ziemię, matkę naszą. Awans to był, inaczej to możemy powiedzieć. Jego ojciec był chłopem, pochodził z Żoliny, ale był na wojnie pierwszej i był w niewoli we Włoszech. I tam, jak przyszedł, wrócił z tej wojny, oczywiście chory na duże. No jak to po wojnie, wyniszczony wojną. I jak zaobserwował, to mówił, że prostego chłopa to nikt nie szanuje i to jest tylko mięso armatne. Dlatego postanowił chociaż jednego syna, akurat padło na niego, na ojca, bo był najstarszy, wysłać trzeba wykształcić, żeby coś znaczył. I dlatego wysłał go do, przeznaczył go do liceum, do Łańcuta. W tej szkole już zdradzał te zdolności artystyczne, takie plastyczne, malarskie. I nauczycielka, która tam to uczyła tych rysunków, zauważyła to. No, że jednak no, ma te zdolności. Tam z pozostałych przedmiotów tam bywało różnie, no ale nawet sobie zarobkował tym, że kolegom rysunki tak? Robił tak, do szkoły, prawda, na zajęcia. Jak skończył to liceum, tak nie bardzo wiedział, co ze sobą, że tak powiem, dalej zrobić i wrócił do tej Żołyni, ale poznał, tutaj miał kolegę z Łańcuta, który studiował w Krakowie, chyba prawo, i on do niego napisał, że w tym 1918 roku będzie nabór do
nie, w 28 tak. roku będzie nabór na Akademię Sztuk Pięknych do Krakowa. I żeby jak chce, to żeby wysłał rysunki swoje, bo tam najpierw trzeba było wysłać swoje prace do oceny i potem dopiero, a jak ktoś zakwalifikował, to wtedy był zwany na egzamin. No i było tak, że idzie teraz i już. I on wysłał te, oczywiście w tajemnicy przed ojcem, wysłał te prace swoje do Akademii i dziwo został, że tak powiem, przyjęty. No mnie to nie dziwi. No dobrze, ale to wtedy wie pan, u tej Żołynia, tu wieś, tak, tu Akademia Sztuk Pięknych, no nic gruszki, nic No byliśmy tam wczoraj, ale to takie piękne miejsce, silne i zdrowe. Ten wasz ród tam jest, gospodarzy i tak dalej, prawda? No i mówi do ojca, tato, bo wiesz, zakwalifikowałem się na egzaminy, na studia, to może bym pojechał. A ojciec tak nie za bardzo się go pytał, gdzie i po co, tylko pyta się, a co to trzeba na te, żeby to pojechać. Mówię, a to tam trzeba tam parę złotych, tam na parę dni tam, żeby pojechać na drogę. No to wyciągnął mu tam te pieniądze, dał, dostał bochenek chleba, trochę masła, sera i pojechał do Krakowa na te egzaminy. Tak. No i potem po tych egzaminach wrócił z powrotem, no i tam czekał na ten wynik. No i wtedy przyszło zawiadomienie, że został przyjęty do Akademii. No i znów był problem. No bo tato, no zostałem przyjęty do tej, na te studia. No tak, no to co, no to ile to potrzeba? No to trzeba tam na stację, to jakieś ziemniaki, jakąś mąkę, no bo to gospodyni gotowała, prawda? Tak. No to dobrze, no to ile tam trzeba tych pieniędzy, no to... Ale ten biedny dziadek nieświadomy był, że on idzie na Akademię. Myślał, że może poszedł na księdza, albo może na jakiegoś prawnika, może na jakiegoś... A nie zapytał, tak? Nie zapytał, bo mu do głowy. Studia to studia. A gdzie mu przyszło do głowy, że dopiero się dowiedział, jak został wyrzucony, relegowany z uczelni. Ale to już Szukalski zamieszał w głowie. Tak, i jak potem za przynależność do szczepu relegowali z uczelni i wrócił tak z podkulonym ogonem do domu, to dopiero ojciec się dowiedział, no i tam takich szyderstw mu nie oszczędził. No jest parę rysunków z tego okresu, prawda? Po tym wyrzuceniu z Akademii bardzo to przeżył. No bardzo to przeżył, bo czuł się takim bankrutem, prawda? Czarne myśli, no to zawalił mu się świat, prawda? Tam a ten ojciec się śmieje tam w tle. A ten ojciec tak, no teraz mówimy, to teraz do roboty tutaj, do Żarna są cepy i do roboty. No bo to taki świat był. Tu była kolej, prawda? Łańcuch cywilizacji, jakaś ordynacja tutaj Potockich kolejna. Tak. No a tutaj. No, tam było no, daleko. Wie, daleko do. Tak. No ale to nie zaginęło, tak? Czyli zajął się normalną pracą z ludźmi, melioracją, teatrem, orkiestrą, graniem po weselach. W czasie okupacji robieniem chustek był pszczelarzem. Tak, mydłem, pszczołami, mydło, drukowaniem, tak. Czyli człowiek wszechstronny. Odnalazł się w każdych warunkach. Mówił, że mu się dobrze powodziło. A tak kiedy tak wrócił do sztuki tak naprawdę, żeby znowu no potem wejść po wojnie było już było bardzo źle, bo trzeba się było powiedzieć, nie? Gdzieś, a to nie bardzo się chciał za komuną opowiadać. A musimy powiedzieć, że był w konspiracji. A w konspiracji tak, oczywiście AK. Działał, nie w AK, tylko on był w batalionach, działali wspólnie. Rozumiem, tak. No. Był takim, jak można powiedzieć, wywiadowcą i szpiegiem oraz w tajnym nauczaniu. Bo, też. No, to był po liceum. Przecież po liceum. Był na studiach. Na studiach i więc tam prowadził te komplety takie tajne na to nauczanie w czasie wojny. No i... Ale oni mieli broń, moi państwo, to nie tak. Tajne komplety i działalność wywiadowcza to jest jedna rzecz, ale no pani tak. Jola mi wczoraj powiedziała, że oni byli uzbrojeni, mieli skrytkę mieli, na broń. I to taką bunkier, gdzie się chowali tak i taką magazyn broni. Rozumiem. Na terenie właśnie domostwa, dokładnie. Których nie był do wykrycia. Nie do wykrycia nawet po wojnie. Nawet po wojnie nie do wykrycia. Dokładnie. I do sztuki wrócił dopiero po wojnie. Do sztuki wrócił po wojnie. No jak tam wtedy tam w tej Rakszawie, no to przecież no pracował, ale potem też oprócz tego malował. Tam z tamtego okresu no nie mamy dużo obrazów, ale to są takie, jest dużo portretów ludzi. I dużo jest, wtedy no, poszedł, wrócił do farb, bo Szukalski mu nam zakazali malarstwa, tylko ołówek.
No a już jak się ten szczep, prawda, rozwiązał, to wszyscy poszczególni ci członkowie no to chcieli sięgnąć po farby, bo nie tylko no, ołówkiem, no ołówek jak ołówek można dużo, ale no to ciągnęły ich te farby. Więc w zasadzie tak, jeśli chodzi o malarstwo, to sztalugowe, takie to jest samoukiem, bo jego tego nikt nie uczył. Pamiętam pierwsze te jego prace te olejne są na worku. Na worku. Na jutowym takim worku, no zagruntowany jakoś tam, no, prawda, pod taką metodą chałupniczą. I są malowane na worku. Tu widać tą fakturę tego worka. A potem już nam, to właśnie to no dobrze, żeby mieli len, to już potem miał te płótna liane, blejtramy robił sobie sam gruntował zresztą bardzo długo. Takie to z tych ostatnich dopiero, to takie kupowane są, ale tak to gruntowane pary. To normalnie jakimiś swoimi sposobami. No pani mówi, że niewiele jest prac też powodnie. Było, ciężko było z farbami. Bo, domyślam się. Bo za komuny nie było dobrych farb. I kosztowały też dużo. I kosztowały tak? bardzo dużo. A właśnie w tym okresie takim, tym międzywojennym, byli przyzwyczajeni do dobrych rysunków, do dobrych ołówków, do dobrych farb, kredek, tak. dobrych tak, dobrych kartonów. Już te rysunki mają, będą mieć niedługo 100 lat i one są, wyglądają no jak nowe. No są wprawdzie po konserwacji w Krakowie, ale wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Czyli dobry papier i dobry ołówek. Z farbami było kiepsko, ale miał na tyle szczęścia, że moja mama była główną księgową w Centrali Materiałów Budowlanych i jeździła do Warszawy. Rozumiem. Z bilansami, z planami i miała, a ci, którzy należeli do Związku Artystów Plastyków, dostawali przydział i był sklep dla artystów w Warszawie i stamtąd przywoziłam angielskie właśnie farby, ołówki i płótno. Znaczy nie płótna, tylko kartony jeszcze, w akwarelii, tak. To zawsze ile razy przyjechała z Warszawy, to była nowa dostawa. No, jest tych prac bardzo dużo. Pani mówi, że tych powojennych jest niewiele, ale tak naprawdę to jest ich bardzo dużo. Tych powojennych jest niewiele, dopiero teraz zaczynają wypływać. Te niektóre szkice na kartonie, to one już są w sobie pracą i to już jest gotowy obraz, a potem jeszcze zostały rozwinięte na płótnie i w oleju, prawda? No. Tego jest naprawdę dużo, a to jest tylko ułamek tego, co powstało, prawda? No. Bo to jest też gdzieś w Ameryce, no jest. W różnych no muzeach. Przecież już jak skończył pracować w tej Rakszawie, to potem w zasadzie był bezrobotny. No bo nie miał żadnego etatu. No, większość malarzy pracowała albo uczyli w szkole, tak. albo pracowali w BWA, tak. albo gdzieś tam w kulturze. No on w sumie nie pracował nigdzie. I dało się z tego wyżyć. Nie miał etatu żadnego. No, miał kontakty z kolegami z Krakowa, a po wojnie, wiadomo, zniszczone były kościoły. Część tak. trzeba było w Bieszczadach cerkwi przemalować, no tak. świętych i różnych rzeczy. W związku z tym dużo robił właśnie w kościołach. Polichromię razem z Konarskim. Z Konarskim, z Kiełbińskim. Kupowali złoto, złocili przecież tak. te wszystkie świątki, te aniołki. No rozumiem. I polichromie całe były kładzione. To nie tak jak teraz, to trochę jakiś tam obrazek rzucili. Dlatego mniej tych prac, bo malowali w kościołach. Ściany wszystkie były zamalowane, jak pan popatrzy tak. w żołynie, na przykład w kościele, czy tam w Dydni, czy w Blaszkach, to wszystko dokładnie jest szablonami zamalowane farbą. Te farby to były jakieś na jaja zrobione takie. Naturalne bardzo. Tak? Tak. Sami robili te farby? Nie wiem, no, chyba tak. Chyba tak. No ludzie wszechstronni, teraz już jest takich coraz mniej. Także tych, no to zajmowało to bardzo dużo czasu, jak zaczynali taką polichromię, to zaczynało się wczesną wiosną, jak zaczynało się cieplej robić, no bo to w kościoły nieogrzewane. Murach, kościoły nieogrzewane, a kończyli już jak się zaczynała zima. Także on w zasadzie całe dnie tam spędzali od rana do wieczora. Do światła dziennego. A przyjeżdżał tylko w sobotę na niedzielę. A to dobrze było, zawsze się czekali, żeby tato przyjechał, bo zawsze przywoził dobry chleb. Bo do czyszczenia ścian używany był taki chleb. Chlebem się czyści ściany. A więc kobiety piekły chleb
A oni potem testowali, który jest najlepszy i odkładali. Ten najlepszy do zjedzenia, ten najgorszy tak, do ten czyszczenia. Ten najlepszy bochenek był tak. przywożony do tak. domu i był tak, degustacja. Co zawsze był inny chleb. Ja chyba wiem, które to kościoły, bo tych cerkwi w Bieszczadach to nie znam, ale tam w tym naszym regionie wiem, które Konarski polichromię malował, w jakich kościołach i oni to zrobili razem prawdopodobnie. No znaczy nie wszystkie może razem robili, ale no sporo tutaj w okolicy tak, tak samo. No ale potem w pewnym momencie powiedział to, a to były lata 70, bo ja wtedy właśnie poszłam na studia. Powiedział, że już jest 2 lata przed śmiercią i musi dla sztuki pożyć. I musi w 70 latach, tak? Tak. I zostawił całą działalność zarobkową. I te prawie 40 lat jeszcze dla tej sztuki żył. Tak. I rozumiem. Poświęcił się tylko i wyłącznie. I wtedy te wszystkie legendy, te obrazy tak, i takie tak. właśnie tak. Całe te inspirowane tą ludowością, prawda, tymi obrzędami, tymi legendami. No ale dzięki temu to przetrwało. No dzięki temu przetrwało i bo w zasadzie... w naszym regionie tego nikt nie spisał i to przepadło. Tą ekologią całą, widział no te zagrożenia wszystkie, był takim wizjonerem. Rozumiał to. Rozumiał to, no widział na własne oczy to się, te wszystkie przeobrażenia, tak. prawda. A też był wrażliwy, żeby jednak no, czuć to zagrożenie. Tak, no. Kochał przyrodę, właśnie wieś i widział, jak te budują te straszne wieżowce, taką tą betonową pustynię. No to miasto, które pożera to wszystko. To go przerażało, tak. No te wszystkie potem, ten taki przemysł rosnący bardzo szybko, bez tego zaplecza, prawda, bez tych oczyszczalni ścieków, to wszystko tak na dziko spuszczane do wody, do rzek i te zdychające ryby, te śmierdzące te ścieki w tych rzekach. No to mam jeszcze jak jeździł malować, no to gdzieś na Wisło, gdzieś na tu, to mówił, no stawał na Wisło i śmierdzi, trzeba uciekać stamtąd. No właśnie. I widział, co się dzieje. No ale to umiłowanie przyrody, to też było połączone jakby z takim kultem tej przyrody, takim słowiańskim, tak? Bo do tego doszedł, że zaczął od religii katolickiej i to też sportretował siebie w takim rozdwojeniu, że to judeo-chrześcijaństwo, jak mówi wprost, nawrót i potem to zostało. I wiem, że też problemy z tego tytułu, no bo żona nie bardzo... Żona była bardzo wierząca. No, tak. No. Ale światowida w ogródku mieliście i macie. No, z tym światowidem było, to było różnie, najpierw nie, no, a potem, ale teraz już jest, już teraz mama. A też epoka się zmieniła. Zmieniło się takie podejście, można mieć wszystko teraz. Pewnie, jak można mieć Buddę w łazience, to światowida w ogródku też można mieć. Też. Oczywiście, że tak. No mnie się to bardzo podoba, bo to niektórzy teraz odkrywają, że mamy w ogóle jakieś Słowianie, że jesteśmy Słowianami. Że mamy słowiańskie korzenie. Mamy. Mało tego, to już jest to udokumentowane poprzez badania genetyczne, że jednak prawie 60% Polaków to ma wspólnego przodka po mieczu. I ci nasi przodkowie, że wyznawali kult przyrody jednak, a dopiero potem ten Bóg im powiedział, zróbcie z tą ziemią co chcecie, a pani tata już dawno pytał Adamie, coś ty zrobił z rajem. Coś ty zrobił z rajem, no właśnie. My się teraz śmiejemy, ale to nie są tak naprawdę żarty. No. No i wszyscy czujemy dzisiaj chyba, prawda? Choćby ten plastik w oceanach, na skalę globalną, to już jest wszystko zaśmiecone. Tak. Widział pan tą wyspę? Druga wyspa, druga wielkością, druga wyspa to jest z plastiku. Odpadów, tak. Która dryfuje tam w kierunku Kalifornii bodajże. No tak. Tych śmieci zatopionych przez Amerykanów w oceanie. No tak. To jest przerażające. No jest to przerażające, no i to jest to właśnie to, że też ja odbieram całą tą grupę, prawda, że to byli wizjonerzy i jak gdyby mieli taki dar też predykcji tego, co będzie. No tak jak parę rzeczy drukiem, które wyszły od pana Mariana Konarskiego, no to były pisane dla nas, bo w tamtym czasie by były niezrozumiane i on to tylko rozumiał i zostawił to dla nas. Tak pani tata, dużo tych prac, tak naprawdę to... Dzisiaj z tej perspektywy to dopiero można zrozumieć. Że ciągle są aktualne. Tak, i nie zestarzały się wcale. Nie zestarzały się wcale i dokładnie. Teraz są aktualne i teraz wszyscy widzą, no tak, no tak jest. Tak. I to jest właśnie ten dar artysty, że on potrafi to, co jest ponad czas, znaleźć. Ta epoka się zmieniła, no XX wiek się skończył, ta praca
Natus 1900. Urodzony w 1900 roku. Tam jest cała historia, jak ten człowiek z XX wieku, w 900 roku urodzony. Jakie miał życie. Jaki to ten wiek XX był? Kiepski. Tak. Także ja się cieszę. Dwie wojny. Dokładnie. Cieszę się, że jesteśmy w XXI wieku. Cieszę się, że, bo tych prac naprawdę dużo tu jest u was. Czy jest jakaś w ogóle wola, żeby wam ktoś pomógł, żeby stworzyć takie miejsce? Bo to są kilometry ścian potrzebne. No przesadziłem oczywiście, ale bardzo dużo wolnej powierzchni na ścianach, żeby to wyeksponować. Trzeba temu światło nadać. Ułożyć to w jakieś koncepcje, bo to można powiedzieć są cykle, tak? No. Demon cywilizacji. Cała ekologia. Ekologia. Ta ludowość, obrzędowość. Obrzędy, mity. Matka Ziemia. Tak, ten kult kobiety. Kult kobiety, też. Kobieta bardzo ważna. Kobieta, tak. Ta Ziemia, ta Matka Ziemia, ale też ta Afrodyta z Morskiej Piany, tak. Bardzo mi się podoba zresztą. Oblubienica, jeden z moich ulubionych obrazów. No jest trochę tego, jest. No dużo jest obrazów w rękach prywatnych, bo no, jak to my też trzeba było z czegoś żyć, więc no tak. Oprócz takich tych obrazów, powiedzmy, zaangażowanych, malował też pejzaże małej ojczyzny, czyli okolice właśnie. Piękno przyrody okolicznych, właśnie lasów, rzek, Starego Wisłoka. Także, a że nie sprzedawał drogo, bo uważał, że jak on nie ma pieniędzy, to ludzie też nie mają pieniędzy, właśnie. Więc dużo nikt nie zapłaci za te obrazy. W związku z tym, no tak po prostu jak tam ktoś przyjechał, a dużo kupowano też do Stanów, pojechało tych obrazów, no bo jakiś prezent trzeba zawieźć. No i to musimy powiedzieć, że to jest w Stanach za oceanem, to jest dużo większa wartość niż u nas. To jest ten paradoks tej pracy Szukalskiego, Konarskiego i Frączka. No. Tam osiągają ceny dla nas, no, z naszej perspektywy na astronomiczne, ale nie są na handel nie właśnie, są, nie, bo to no, są unikalne rzeczy. Prywatnych są dla pasjonaci, tacy, którzy go tutaj podziwiali, chcieli mieć tam kawałek swojej ojczyzny w Ameryce. No ja wiem, że DiCaprio, gdyby się dowiedział, że będzie ta zbiorcza wystawa Szukalskiego, to on siebie tylko i wyłącznie dał 15 tysięcy dolarów, żeby wspomóc tą całą organizację tej wystawy. Co on tam ma w zbiorach? Na pewno tego Szukalskiego, ta rodzina DiCaprio ma dużo. Pytanie, czy jeszcze mają nie coś wiem. Na przykład Frączka? Chyba nie. Rozumiem. Rozumiem. Chyba nie. Jak rozmawiamy z różnymi takimi mądrymi ludźmi, którzy też mają taki dar przewidywania tego, co będzie, no to szczebrogate serce powraca. No miłym. Już wrócił. Miłym. Już wrócił. I dobrze, że jest tego tak dużo. Dobrze jest pani, że możemy porozmawiać, że pani może opowiedzieć nam. No my na razie tak na własną rękę staramy się jakoś tak podtrzymać to i robić wystawy. No było dużo tych wystaw z okazji stulecia urodzin. Tu była w Pałacu Sztuki w Krakowie i była w Dębicy i w Tarnowie i w Przemyślu. I w Rzeszowie była bardzo duża wystawa. Była. Także no było trochę tych wystaw. Także. A teraz jest pewien problem z wystawami, bo biura wystaw artystycznych nie wystawiają artystów nieżyjących, tylko wystawiają artystów żyjących. Tak mają w statucie. Więc zorganizowanie wystawy takiej jest bardzo trudne i wręcz niemożliwe. Ojciec już podlega pod muzeum. Muzeum, tak. Pod muzea, więc no albo galerie pociąg. Prywatne. Pociąg znowu. To znowu szybko jedzie. Pendolino. Jedzie pośpiesznie. Pośpiesznie. No właśnie piękna wystawa była, teraz się skończyła w Muzeum w Dzikowie, Muzeum Tarnowskie w Dzikowie, to jest Muzeum Miasta Tarnobrzega, gdzie była wystawa historyczna. To jest muzeum historyczne, więc tam ojciec był potraktowany jako tak całościowo, nie tylko jego właśnie, tylko same te obrazy, ale też inne te działania, czyli tam szopka, no mamy te lalki, były wystawiane lalki, bo też chciał zarobkować jakoś w tym okresie takim dla komuny. Nie. I stwierdził, że ceramiką się zajmie. A, bo tak, no bo jeszcze ceramika, no właśnie o tym zapomniałem. Zajmie tak. się ceramiką. I tutaj do własnym kosztem już zbudowali piec ceramiczny. Znalazł takiego chłopaka po liceum, jakimś takim plastycznym w łańcucie,
który też był taki mocno zaangażowany i chciał to robić. I tutaj razem tą ceramikę chcieli uprawiać, tylko ten duży piec taki był zbudowany z takiej serii szamotkowej. Tu u was na podwórku? Tak, tutaj gdzie stoi, tutaj ta stawiata, to był ten piec stał. Tylko ten piec okazał się wielkim niewypałem, bo był źle zbudowany i trzy czwarte tych prac, które były na biskwit wypalał dobrze, ale już były poszkliwione, to w jednym miejscu, powiedzmy, że tam w środkowej części wypalał dobrze, ale z przodu, z tyłu, z boku. Po brzegach już nie. Były, to wszystko były niedoróbki, to wszystko było do wyrzucenia. Rozumiem. Także. A ile ceramiki się ocalały? Ocalało coś? No, w domu mamy kilka. Udało nam się na tą wystawę Pernobrzega zebrać po rodzinie i tam po znajomych jeszcze kilka tych plakietek. No nie ma i to są już takie właśnie braki wszystkie. Unikalne rzeczy. No niektóre są ładne, jeszcze właśnie od cioci wzięłam, a tak to już nie. No i te, no, te wydawnictwo, no to tak się, no to te legendy, no to wydane co? Też było, no ale to z tego, że tak powiem, nic nie miał, bo on tego nie sprzedawał. No to jak i z tych programów, gdzie tam gdzieś udzielił wywiadu, czy opowiedział coś. Ale... Było coś z tego, czy ci redaktorzy nie, bo zrobili tak, na to? Ponieważ ojciec zajmował się tą ludowością, tymi legendami, tym wszystkim, popierało to Wydział Kultury w Rzeszowie, popierał tą jego działalność i chyba, ja dokładnie nie wiem, ale miał chyba jakieś stypendium z tego, czy coś tam, jakieś tam pieniądze, bo on jeździł po szkołach w ramach tych lekcji rysunków, zapraszali go i on przedstawiał tam, brał te wszystkie legendy do takiej teczki, na ten swój komarek i jechał tam z tym wszystkim. Bo jeździł na komarku, tak, na motorowerze. Bardzo długo. A taki wysoki człowiek, 2 metry, tak? Na komarku. Z teczką, z rysunkami artysta. Za tą działalność taką kulturalną dostał Nagrodę Ministra Kultury i Sztuki i dostał emeryturę. Rozumiem. Za to właśnie. Za to. No ale myślę też, że za wszystko. Od czasów tych najdawniejszych przedwojennych, aż... No aż do XXI wieku, tak? Bo tata jeszcze w 2004 roku wystąpił w programie telewizyjnym, gdzie już takim słabym głosem, ale opowiada jeszcze o pobudkach, które nimi kierowały przy zakładaniu uszczepu rogate serce. O tym, jak to było, z czego to wynikało, jak doszedł do tej słowiańszczyzny, do tego kultu przyrody. No to on tam się wypowiada tym wszystkim tak. Sam. I to dobrze, bo nam to wszystko wytłumaczył. No ja się cieszę, że mogliśmy porozmawiać dzisiaj. W ogóle się cieszę, że tu jestem u was. No ja się też cieszę, że pan mi się podoba. Bardzo miło, bardzo normalna rodzina. Bardzo dużo tych pamiątek, jest o czym porozmawiać. Mnie ta postać fascynuje, w ogóle ta historia ze szczepem rogate serce. I wydaje mi się, że no już wróciła. Teraz jest dobry czas na tą słowiańszczyznę, na te nasze korzenie. Tylko to miejsce, żeby te wszystkie prace zebrać, prawda? Bo i Konarski, i Szukalski, to by się zbierało. I Frączek, a z Frączka takie, chyba najwięcej jest. Były takie projekty w Rzeszowie, bo tam ten zamek Lubomirskich miał wrócić. No, tam sąd jest dalej. Najpierw było więzienie, potem sąd jest. A to mieli oddać na taki obiekt kulturalny. Kulturalny. No ale no, to jest zabytek, tam jakoś to taki ciężko i... No ale jakoś tam w Rzeszowie władzą nie jest chyba za bardzo po drodze z tą kulturą. Bardziej jest nakładane są na kulturę masową. Tak, kiełbaska, disco polo. A nie na taką właśnie. To ja znam to z naszego podwórka. Więc jakoś to wszystko padło. Na razie nie ma. To co jesteśmy w stanie w domu, tą pracownię zostawić taką jak była. No pracownia powiedzmy, jest pięknie. Kwiaty świeże do dzisiaj stoją tam po prostu tak jak to ma być, jak w świątyni. Tak? Były malowane, nie, bo to były stały do malowania, ale na każdym razem były inne. Prawda? I stoją do dziś. Malował bukiety, prawda, no trzeba się posprzedać. Rozumiem. Rozchodziły się jak świeże bułeczki. Rozumiem. Wie pani co, no bo ja jestem zafascynowany.
A pani to po prostu jak gdyby promienieje tym wszystkim do dzisiaj. Tym, co pani przy ojcu przeżyła z nim, w ogóle w tym jego otoczeniu. Ja wiem, że to na To nie panią bardzo, wywarło bo tam ogromny nie wpływ. wolno było wchodzić do pracowni. A to, co ma zakazane, to najbardziej smakuje i Tam nie pociąga. wolno było wchodzić, chyba że taty nie było to wtedy. Tak. A tak to nie wolno było nic tam ruszać na tych półkach, to wszystko było nie wolno. Tam miał listy swoje, wszystkie jakieś, bo przecież korespondencję utrzymywał, którą do dzisiaj zostały tam całe Archiwum, pudełka, tak. takie archiwum właśnie tych listów pana Konarskiego i Szukalskiego, Tak. listów do ojca i sam z panem Gliwą, z różnymi tymi szczepowcami. Więc nie wolno było nic ruszać, także to chyba, że trzeba było, jak Pozować. potrzebował tak modela, no to wtedy Trzeba w było siedzieć. różnych tak pozach, albo tak, nie tam No tak. siedzieć, gdzie siedzieć, Tak. w jakichś tam różnych pozach, to jest Tak. bardzo stary, tak, Ale ma pani taki nie czy bra, piękny portret na na stołku. a z tym Taka młoda portretem, kobna, tak, taka dumna a ten tutaj. portret ma swoją historię. No to proszę, ja bardzo proszę powiedzieć. Portret ma swoją historię. Jak była wystawa w Zachęcie, no to też troszkę było głośno wtedy, bo i w Widnokręgu, taki był dodatek kulturalny do Nowin Rzeszowskich, był artykuł, chyba nawet pana Dzieszyńskiego. No i tam coś w telewizji była, jakaś tam wzmianka o tym, że się właśnie jest wystawa w Zachęcie. No i pewnego razu ja byłam w pracy, tutaj był taki miejscowy biznesmen, który miał taki, handlował materiałami budowlanymi, który też gdzieś tam się dowiedział i przyjechał stąd zowąd do nas, bo on chce kupić obrazy Frączka. No, Kolekcjoner. kolekcja, no, może chciał być kolekcjonerem. Chciał zostać kolekcjonerem. Mama moja była sama w domu i dzwoni do mnie i mówi, słuchaj, no tu przyjechał gość, chce kupić jakieś obrazy, no ale przecież to nie ma, bo to wszystko pojechało do Warszawy. Bo tam większość pojechała, tam dopiero montowali całe tam Tak. aranżacje tej wystawy. Zostały, mówi, jakieś takie tego, mówi, a on chce, ten twój portret chce kupić, ten. I te jakieś tam jeszcze te obrazy, któreś tam tu chce kupić. Ja mówię, a to sprzedaj mi ten portret, on mi się nie podoba, taka siedzę zła, naburmuszona na tym portrecie, a to mu sprzedaj. Jak? A i płaci dolarami jeszcze. Tak? Dobra, to mu sprzedaj. A mówi, a tato nie będzie, a nie, to mi najwyżej namaluje drugi. Był zły. I proszę sobie wyobrazić, że sprzedałam ten portret. Przyjechał ojciec z tej Warszawy, no, nic mi nie powiedział, ale widziałam, że nie bardzo mu się to podobało. Ale nic, no, poszedł do ludzi. Za jakiś czas pan, nie będę miał nazwiska, zbankrutował. Tak. Obrazy jako masa, że tak Tak. powiem, taka syndyk to siada, Upadłościowa, tak. upadłościowa, znalazły się w Desie w Rzeszowie. I ktoś mi mówi ze znajomych, a Jolka, chyba twój portret wisi w Desie. Ja mówię, tak, dobra, niech wisi. A był taki pan z Rzeszowa, który dość często przyjeżdżał do taty i kupowało mnie, do dzisiaj nie wiem kto to był, bo nigdy go nie widziałam, zawsze przyjeżdżał do południa, ja byłam w pracy, Aha, więc, a tato tajemniczy, chyba nawet nie znał jego nazwiska, to był tajemniczy, taki tajemniczy tak. kupiec, kolekcjoner, który przyjeżdżał i Ale kupował numer to jest. i mówi do ojca, a wie pan co, kupiłem portret córki pana, bo znalazłem w Desie, były dwa obrazy i kupiłem portret córki. A tato tak się patrzył do niego i mówi tak, a na co pan ten portret? A niech go pan tutaj przywiezie i wybierze pan sobie coś innego za to. I także ten portret jakimś cudem wrócił do mnie A jeszcze dolary po zarobił latach. po drodze, tak? Wrócił tak, za jakiś inny obraz sobie wybrał. A portret już wtedy już powiedziałam, że już go nie sprzedam Czyli to drugi jest raz. bardzo wartościowy obraz, Tak. Może ktoś chciał prawda? mnie kupić. Bo ma piękną historię. Tak, ma Tak, historię. piękną historię. No i pani tam pięknie wygląda, tak dumnie i dostojnie. No tak bardzo cierpiałam, to były wakacje I bardzo krótka spódnica, muszę powiedzieć. tak, kazał mi siedzieć. No tak, no piękna historia. Ja myślę, że każdy z tych obrazów ma taką historię gdzieś tam, no bo to tam jest treść, tam jest opowieść, prawda? To nie są takie obrazki, żeby popatrzeć, no ładne, no tak kolorowe, tylko
Tam jest zawsze historia. No zarzucano właśnie, że, że jest za dużo treści w tym. Może oni tego nie ogarniali, że jest za dużo tej treści, po co tam tyle tego. A dla mnie na przykład jest w sam raz. I bardzo się cieszę, że patrzę na coś i to jest jeszcze jakiś sens w tym, jakaś metafora, że tam jest jakaś historia i że o tym można sobie pomyśleć i to rozwinąć. No bo to jest takie po prostu, taka ma być chyba sztuka, a nie tylko po prostu plamy kolorów. I... Jestem lekarzem, nie znam się na sztuce, nie będę się wypowiadać. Ja też się nie znam, ale po... no, nie znam się. Tak. Nie wiem, co jest ważne, co jest wartościowe, co nie. Ale tam jest historii dużo, prawda? W tych obrazach każdy niesie jakieś przesłanie. No tak, no to najpierw to głównie zajmował się losem ludzkim, prawda? Te wszystkie rysunki, to zmaganie się z tymi przeciwnościami losu, z życiem człowieka, prawda? No tak. Też dużo takich, dużo jest takich osobistych bardzo, na osobistych przeżyciach i dylematach. No to jest forma też kroniki, z tego co zauważyłem. Takie jak gdyby pamiętnika. No tak. Tak. Takiego rysowanego pamiętnika. Tak. Malowanego. No tak. Wspaniale. O, idzie pani wnuk, idzie syn. Może też nam coś powiedzą. To też poznasz drzewo po owocach. No ta wasza rodzina jest zdrowa i kwitnie. No cześć! Cześć! No chodź! Nie chcę wstydzić się. Dobrze, to co? Dziękuję za rozmowę. Ja bardzo też miło. Dziękuję bardzo. Państwo mnie tutaj tak cudownie ugościli. I takie historie, i taki, po prostu taka ilość obrazów, prac w ogóle, że... A że... to nie wszystkie jeszcze. Dobrze, nie że mam się, to... Nie da się wszystkiego pokazać. No właśnie. Nie, a ja mam, całe szczęście mam sfilmowane troszkę tylko i sobie jeszcze mogę do tego wrócić. A następnym razem. Tak jest. A Państwa zachęcam, żeby się zainteresować, jak będzie jakaś wystawa, żeby przyjść, zobaczyć, porozmawiać. Pani Ola zawsze chętnie opowiada. Bo jak byłem na wernisażu w Krzeszowicach, to od razu mi opowiada. Jak tylko zapytałem historię do tych obrazów, to wyjaśniała mi to tło tego wszystkiego, jak to było, kiedy to było. To o wojnie troszeczkę, prawda? Jak oni uciekali. Wspaniale. Dziękuję za piękną rozmowę. Dziękuję. Dziękujemy Państwu.